Pytanie jest, czy mózg należy usprawniać, czy mózg można usprawniać. Aha, właśnie, już tak mówię. Otóż nasz mózg to jest niesłychanie sprawny organ, który służy do przeżycia, nie do myślenia, ale myślenie szalenie pomaga w przeżyciu i dlatego mózg także robi z myśleniem. I teraz przez 400 milionów lat ten mózg się rozwijał od rekina, takiego wielki rekin, mały mózg, aż do mózgu ludzkiego. Ostatnie 3 miliony lat taki skok od małpy do człowieka. Bardzo ciekawą rzecz właściwie w ostatnich 2 latach taka młoda brazylijska uczona Suzana Herculano Hauzel, ona zrobiła rewolucję w tym, co wiemy o mózgu. Nie ma o tym czasu, żeby powiedzieć, ale jedna rzecz jest ważna, że nasz mózg, mózg naczelnych jest lepiej zorganizowany niż mózg wszystkich innych zwierząt, i gryzoni, i kopytnych. I dlatego my jesteśmy z tą, mamy dobre wyposażenie. Nasz mózg jest bardzo dobry, a teraz ten mózg w naszej linii, w ludzkiej linii, zaczął się wykształcić coraz bardziej. Im większy mózg, tym większe nasze możliwości myślenia, poznania, tym większe możliwości panowania nad światem. I od takiego mózgu, prawda, australopiteka poprzez człowieka wyprostowanego, który już znał ogień, neandertalczyka, który już miał jakieś wierzenia religijne, do naszego mózgu człowieka jaskiniowego, człowieka z Kromanią, język, kultura, wszystko. Ale czy na tym koniec? No chyba nie, dlatego, bo świat coraz bardziej się zmienia, my sami zmieniamy ten świat i w związku z tym nasz mózg pracuje ciągle na granicy wydolności. W związku z tym pytanie jest takie, czy my możemy jeszcze lepiej poprawić ten mózg? Otóż ewolucja nasza nie skończyła się na jaskiniowcu, z całą pewnością. Badania anatomiczne, genetyczne pokazują, że ewolucja mózgu ciągle trwa. I nie będziemy znowu wchodzili w takie detale, ale skąd się to bierze? No jeszcze 100 lat temu taki rolnik, jak szedł za pługiem, no to ile on miał tych informacji na godzinę czy na minutę nowych? A w tym momencie, kiedy się jeździ, prawda, w takim bardzo natężonym trafiku ulicznym, no strasznie dużo. A więc nasz mózg musi w tej chwili przerabiać olbrzymią ilość informacji i to musi robić błyskawicznie. To nie jest problem, czy wrona nadleci za koniem, tylko to jeszcze nas nie trafi motocyklista, prawda? I taki trik genetyczny, nie będę wchodził w to dokładnie, ale chodzi o to, że jest taki gen, którego jedna forma zmienia się w taki sposób, że wskazuje na szybkość ewolucji. I my widzimy w tej chwili, że ewolucja mózgu postępuje na całym świecie, ale w niektórych regionach silniej, w niektórych wolniej. Im bardziej czarne są te kółeczka, tym szybsza jest ewolucja. I proszę zobaczyć, gdzie ta ewolucja była bardzo szybka? Tam, gdzie się mieszały rasy, gdzie się mieszały kultury, tam ewolucja w Ameryce Łacińskiej szła bardzo silnie. Tam, gdzie środowisko było stabilne, gdzie się nic nie zmieniało, mózg się nie musiał rozwijać specjalnie. W Afryce subsaharyjskiej to ten ewolucja mózgu idzie wolniej. Co nie znaczy, że nie może w każdej chwili przyspieszyć, bo na całym świecie ewolucja mózgu przyspiesza, i my o tym wiemy, ponieważ taki nowozelandzki uczony James Flynn zauważył, że inteligencja ludzkości, jeżeli jest mierzona tymi testami IQ na naszym poziomie i mierzona wstecz, wygląda na to, że inteligencja ludzka wzrastała i to z pokolenia na pokolenie, to szybko. Proszę zobaczyć, są dane na Europę. Przeciętny Brytyjczyk w roku 42, prawda, czyli z pół wieku temu, prawda, troszeczkę, miał IQ 73, czyli był durniem zupełnym, prawda? Proszę zobaczyć, jak to w tej chwili wszystko, jak to w tej chwili wszystko rośnie. A jakbyśmy zobaczyli, co się działo w ogóle z ludzkością, to jest straszne. Ci wszyscy, prawda, fantastyczni, budowniczy piramid, mieli IQ około 50 paru, prawda? Rzym, prawda, renesans. Dopiero od rewolucji przemysłowej ta nasza inteligencja średnia zaczęła przyspieszać bardzo dużo. Także ta inteligencja przyspiesza, być może w tej chwili to się już zakończyło trochę, prawda, ale są ciągle istnieją różnice między poszczególnymi grupami społecznymi, rasami. Bardzo wiele zależy tak samo od wykształcenia. Na przykład w Stanach Zjednoczonych są dwie grupy, które mają wyraźnie wyższe IQ od pozostałych. I są Żydzi aszkenazyjcy, którzy są wychowani w szkołach na bazie Talmudu i dyskusji, i orientalsi, Japończycy i Chińczycy, którzy mają takie tradycje konfucjańskie. Czyli że sposób, w jaki jesteśmy edukowani, może bardzo zwiększyć nasze uczenie. Tak samo zresztą jak na przykład umiejętność czytania i pisania zwiększa łączność między półkulami mózgowymi. Czy jesteśmy w stanie ten naturalny bieg
ewolucji mózgu jeszcze przyspieszyć. Bo niektórzy uważają, że to jest tak wspaniały organ, że już nic nie da się w tym więcej zrobić. Ale jakbyśmy się tak dokładnie przypatrzyli, to cały proces poznania to jest szereg różnych drobnych procesów. I w każdym z nich istnieją takie możliwości reakcji biochemicznych, że my możemy przyspieszyć każdy ten trybik, a jak przyspieszymy przyspieszeniem każdego trybika, szybkość nasza wzrasta. I obecnie co my potrafimy robić? Na pewno potrafimy przyspieszać procesy umysłowe osób, które mają defekty umysłowe. A więc na przykład przy schizofrenii, czy przy otępieniach, my tu potrafimy robić, mamy dobre leki. Ale teraz jest pytanie, czy te zabiegi terapeutyczne, które pomagają choremu mózgowi, mogą pomóc tak samo normalnemu mózgowi? No, wydaje się właśnie, że tak, że prawda, mamy te nieterapeutyczne, stosujemy różnego rodzaju technologie, chcemy, żebyśmy mieli lepszą pamięć, lepszą koncentrację, żebyśmy rozszerzyli zakres uwagi, żebyśmy udoskonalili procesy podejmowania decyzji. I jak gdyby tak przypatrzeć, no to mamy jak dwa cele, co chcemy zrobić z mózgiem. Jedno, chcemy mózg ulepszyć tak na stałe, czyli powolno, metodycznie, żeby on był coraz lepszy i żebyśmy byli coraz inteligentniejsi. Drugi, mamy nagle jakieś wyzwanie, egzamin, mamy mieć wykład na tej, prawda? Chcę szybko coś zrobić przed wykładem, błyknąć tabletkę, żeby móc stawić czoła takiemu wyzwaniu, które mi nagle przychodzi. I teraz tak, to długotrwałe usprawnianie pracy mózgu, ono jest ogólnie akceptowane. To z jednej strony to robić różnego rodzaju trening umysłowy, prawda? Drugie to jest zdrowy tryb życia. On bardzo jest ważny dla dobrej pracy mózgu. Następnie powiększamy pewne obszary kory mózgowej. Medytacja na przykład zwiększa objętość kory mózgowej w tych rejonach, które są związane z myśleniem czy z podejmowaniem decyzji. No i wreszcie różnego rodzaju witaminy, stale używane suplementy diety. W tej chwili tak się bardzo mówi o ważnej roli witaminy D3 na przykład. Ale są, a więc mają te niefarmakologiczne metody wzmacniania mózgu. Ale na przykład glukoza przyspiesza, zwiększa pamięć, ułatwia zapamiętywanie. Kofeina ułatwia. Kawa z cukrem, takie espresso włoskie, fantastycznie robi, prawda? Wysiłek fizyczny jest niesłychanie istotny, dlatego, bo on zwiększa uwalnianie substancji odżywiającej nerwy, neurotrofiny BDNF. Sen. Drzemka po uczeniu się, on zwiększa konsolidację, zwiększa przechodzenie pamięci krótkotrwałej w pamięć długotrwałą. Medytacja, mnemonika, trening komputerowy, elektryczna stymulacja mózgu, te wszystkie rzeczy są bardzo istotne. No, ale teraz z drugiej strony pracujemy i padamy, nie dajemy sobie rady. Wtedy musimy sobie jakoś się szybko pobudzić i najczęściej robimy to metodami farmakologicznymi. Mamy takie leki, które nazywamy lekami promnestycznymi. I te leki promnestyczne, one tak wpływają na naszą biochemię mózgu, że te procesy w mózgu idą szybciej. One są coraz powszechniej stosowane. Niektórych ludzi to bardzo niepokoi, polityków, etyków, prawda, innych mniej. I to z tym usprawnieniem mózgu to jest coś takiego samego jak w sporcie. To znaczy, my cenimy sportowców, którzy mnóstwo wysiłku wkładają w trening, natomiast nie lubimy tych, którzy po prostu przed samymi zawodami biorą sobie jakąś substancję chemiczną. A więc właśnie, ale jak to jest? Otóż chcemy ten mózg pobudzić, chcemy mózg pobudzić do pracy i właściwie są leki, które to robimy. No, najprostsza to jest kofeina w kawie, w różnych innych płynach energetycznych. Mamy też trzy bardzo cenne stymulanty, amfetaminy, metylfenidat i modafinil. I tylko kofeina jest dostępna bez ograniczeń, prawda? Ale tutaj taka i to... Przecież to są napoje energetyczne, ratowały życie na przykład mnóstwo przechodniów, bo kierowca nie zasnął nad kierownicą, prawda, jak to brał. To są różnego rodzaju stymulanty. Te stymulanty są stosowane jako leki w pewnych określonych chorobach, najczęściej na przykład przy ADHD. Tak na przykład Adderall, czyli mieszanina racemat amfetaminy. On był w Polsce sprzedawany jako psychedryna i jak ja byłem studentem, to my przed sesją szliśmy do pani doktor i pani doktor przepisywała nam dwie tabletki amfetaminy. Braliśmy. Ja bym matematyki w życiu nie zdał, gdyby... Albo musiałbym się więcej uczyć. Ale jest niebezpieczeństwo, może uzależniać, prawda? W tej chwili metylfenidat. Drugie, one są w ADHD i narkolepsji, prawda? On jest znany pod nazwą Ritalina i tę Ritalinę w tej chwili
propaguje się dla wszystkich tych, prawda? Taka przyszłość dla dzieci, prawda? Proszę zobaczyć, jakie cudowne proszki z litaliną, prawda? Może to jest przesada, ale one rzeczywiście usprawniają dziecka. Modafinil, on jest coraz popularniejszy, on ma niski potencjał uzależniający, ułatwia, zwiększa dokładność wykonywania zadań, poprawia decyzję. No i jeszcze, i ten modafinil na przykład, tu już 4 lata temu, prawda, 700 milionów dolarów, prawda, był rynek. I co jest ciekawe, jak się zobaczy, 90% światowej produkcji modafinilu jest używane nie w celach medycznych, ale co na przykład robi? Najlepszą rzeczą w Ameryce jest mieć młodszego brata albo siostrę na ADHD. I jemu się kradnie leki i już wtedy można spokojnie zdawać. To jest atomoksetyna, taki nowy lek. I teraz ten lek możemy to jako styl życia robić, prawda? Tylko to używanie, one się staje powszechne wśród osób zmuszonych do pracy na wydolności funkcji umysłowych. I to i studenci to robią, i nauczyciele, zwłaszcza ten metylofenidat. Różne są w różnych krajach, na przykład tu porównano w jakiś sposób personel akademicki w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii to robi. Amerykanin mówi, że on to głównie jak ma jet lag, prawda? Angielka już się przyznaje, nie jak raz na 2 tygodnie, żeby się trzymać dobrze i poza tym jak mam przepisać wniosek grantowy. Skąd to dostają? Amerykanin od lekarza rodzinnego, a Angielka kupuje w internecie, co jest u nas też możliwe, prawda? I oboje twierdzą, że daje to pewne wyniki, nie jest oszałamiające, ale że to jest bardzo potrzebne. Natomiast są problemy neuroetyczne. Czy tak rzeczywiście można? Bo tak je porównuję do dopingu w sporcie. Ale moim zdaniem to jest kompletnie coś innego, dlatego, bo w sporcie to my chcemy wiedzieć, żeby równie dobry kto zwycięży, a tu nie chodzi o żadną rywalizację. Ja chcę, żeby moja grupa studentów szybciej się nauczyła na przykład języka obcego, no to dlaczego oni nie mają sobie brać właśnie czegoś, dzięki czemu mogą się nauczyć szybciej, prawda? I teraz... Gorzej jest z sesjami egzaminacyjnymi, jak to jest egzamin konkursowy, czy to można uważać za doping, prawda? No i też właśnie to takie jest bardzo ładne, prawda, dla państwa, którzy tu mają golf, prawda? No to w Anglii się próbuje to robić, i ja jestem przekonana, że dasz radę w każdej pracy, w której nie będzie testowania moczu, prawda? No bo jak będzie, to wyjdą też. No, ale teraz wydaje mi się, że nie unikniemy stosowania tych leków, ale nie można przesadzać, po prostu należy to stosować z dostępem. I te przyszłe technologie, mamy jeszcze dużo do zrobienia. Będą pewno celowane terapie genowe, przestrzaszkowa stymulacja magnetyczna, interfejsy pomiędzy mózgiem a komputerem, takie implantowane neurochipy, takie protezy hipokampa i nowe leki. A teraz jeszcze chciałem tylko powiedzieć, że ekspert, co mówią na ten temat eksperci? Teraz Nora Wolkow, to jest szefowa NAJDY, czyli takiej głównej tej do zwalczania narkotyków, powinna być bardzo przeciw. Ona mówi, że jeśli tylko uda się stworzyć lek, który nie będzie miał efektów ubocznych, to nie widzi powodu, dlaczego nie, że mózg ludzki doszedł do takiego stopnia ewolucji, że sam sobie może dalszą ewolucję poprawiać. A z kolei David Nutt, kontrowersyjna dość osoba, wyrzucony potem z jakiejś brytyjskiej rady narkotykowej, kiedy powiedział, że 30-krotnie częstsze są ciężkie wypadki w sporcie jeździeckim niż po zażywaniu ekstazy. No i za to go właśnie wyrzucono. Otóż on twierdzi, że odkrycie tych wspomagaczy to jest jeden z kamieni milowych w ewolucji i to jest ten, nie musimy polegać na losowej historii z genami, ale właśnie na pewnych wrażeniach. A to, prawda, co tutaj moja skromna opinia, ja sądzę, że przeciw używaniu tych środków farmakologicznych do usprawiania umysłu, to protestują z ranki to ludzie tak głupi, którym naprawdę już nic nie pomoże, prawda? No i właśnie, sama chemia nie pomoże nam pewno, ale bardzo może, znaczy nie wystarczy do sukcesu, ale bardzo może nam pomóc. Dziękuję bardzo.